Jeszcze!
Dawaj, 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 daw
Thank you.
Tak,
Przyjechałeś dopiero? Dawaj teraz, szybki, perfekta! To jest tam ekran!
Żółtą kartką został ukarany zawodnik EKS Krakowice Krystian Ochęcki. Kurwa, macie, 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 k
Żółtą kartką został ukarany zawodnik LK Stekłowice Łukasz. Tak,
nie wiem, co on lubi taką Brazylię, ale krótkie granie, a co? No pisze, no mówię, takie taką brożówkę, no bo tak. Drugą żółtą kartką, w konsekwencji czerwoną, został ukarany Łukasz Schmidt. Sędzia ukarał również czerwoną kartką zawodnika KS Kwiatkowice, Mariusza Woźniaka. Szybkie, szybkie, musimy dać, Róża!
W tej chwili sędzia główny rozpoczął drugą połowę meczu pomiędzy LKS Kielkowice a Andrzej Poldziak i Szczepan Góra. Wynik meczu 0-0. Nie,
Proszę, to powinno być. Rękę miałem ustawioną. Kilka kroków. Pokulało się po ziemi. I trudno
przewodniczący Leo, co to zrobić? No rękę to się pokazuje. Dzisiaj pokazuje. Dzisiaj pokazuje. Dzisiaj pokazuje. Ale on wyjechał. Ale później uciekł. Jakby święta zostało, także on to... Żółże to tam za troszeczkę można było... Ojej! A to byłby do mistrza. No, to życzę. Dużego palca trzeba przystawić. To się wtedy było. Ale to duży palec, wszystko, to 5 metrów, to nie ma to kombinować. Tam gdzieś tu Dajcie się do ciała! Dajcie się do ciała!
No, bardzo ładnie, dobrze, bardzo ładnie. Grałby z dużą linii, to by było wygodne. Podał mi po ziemi na nóżkę. Dumnie się. Bo on to tak zrobił ideał. Ilość kroków, które on zrobił od tego momentu. Nie było ruchu, że spojrzał, żeby się spojrzał. To tak? Może wchodzi, bo ale na tym to polega, że on nie czują się tu pakiem, tak, tak, że widział już takiego, widział już. Była jakaś szansa, że woda do swojego i poda. Ja! Ale to tak Legia po tym, jak zdjęli tego sapnika, się pozbyli, to zaczęła go.
Zmiana drużynie Kaskatowice. Wojsko opuścił Krzysztof Sud. W jego miejsce wszedł. Nie jest na pewno to, nie jest na pewno to. Nie jest na pewno to. Sokoł, on ostatnio 1-0 przegrał, 3-0. Nie musi być. Mówię panu na 100% musi być. Jeszcze nie mówi teraz taki sędzia, gdzie wyjeżdżają. No właśnie, że widzę, aha, no bo widzę. Nie!
1-0 dla drużyny gości. Bramkę strzelił zawodnik numer 24 Tomasz Różycki. Bramkę strzelił zawodnik numer 8 Damian Kopa. Mam rozrywkę do meczu, jak robisz telewizję.
Dawaj, 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 daw
Boisko opuścił Radosław Jurkowski. W jego miejsce wszedł Maciek Mukosza. Daj, 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 daj
do przekładu, a ci ciągli. Jest woda ta jakby bezpośrednio pod gruntem, a jest woda na 1000 metrów, a ktoś 1000 ton, nie to... Nie! No taki normalny kakak. I on za skórny jakiś... O! Bramkarz, kurwa. Bramki na 2-1 dla Kwiatkowic. Strzelił Mąkosza Maciej. Ale to jest
Dawaj, Piotrek! Piotrek! Podwoje!
Nie, 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 A nie było tam ręki kapem? Tej to by nie ma za ręki. Tak, to jakby to były mecze. Tak mi było wybrane. No teraz tak nie mogę, gdyby teraz się wrócił z tym, co by się wolą, tak? Tak jeden za drugim, jak to się przewróci, to...